damy, to będziemy się dobrze bawić. A jak nie damy? Można z tego stopa spróbować? Widzisz, jak smakuje? Taka kapustka, trochę kaleryba. Także najlepiej smakuje ugotowana, można też ją kisić. Zapomniane średniowieczne warzywo, brukie. A to gotujemy średniowieczną zupę. To jest raruch soku też, ale to w Polsce nie występuje. Samiczka, tak? Tak, nie występuje. Tam na wschód, gdzieś Mongolia, Kazachstan. Także bardzo nam jest się bardzo staram, żeby smakowało, wyglądało. A jaki jest wasz specjał? Nasza jest zupa, jesienne smaki. I co tutaj znajdziemy? Wszystkie warzywa z ogródka. Marchewka, pietruszka, papryka czerwona, papryka żółta, fasolka, kukurydza, pomidorki, mięsko mielone. Brzmi przepysznie. Do tego mamy. I taka jest. Chlebek z ziołami. O, proszę. Są ekologiczne, są z naturalnych naszych produktów, z naszego terenu. Nie ma tu chemii, my sami przyprawy przyrządzamy. Wszystko, po prostu wszystko. Cukinia, mamy ciasto nawet bez jajek, z pomidorów i z bananów. Tak. Na butelce wisi i dopiero żeby nie opadła, dlatego jest taka puszysta i ma taką swoją taką właściwość. Proszę spróbować. Co jeszcze idzie z parasolką? Ja idę z parasolką. To jest wszystko. A parasolki w to są receptory nasze. A co jest waszą specjalnością? I co sprawia, że jest wyjątkowa? Tradycyjny sposób przygotowania produktów wielkowo-wiejskich. Nie są to produkty ze sklepu. Przede wszystkim jest to majeranek i tymianek z naszych ogrodów, tak? No i nośnikiem smaku jest tłuszcz naturalny, nie olej, tylko tłuszcz naturalny, smalec. Jest przekaźnikiem smaku, który wszystko po prostu jak gdyby zamyka cały walor ziemniaków i cały walor mięsa. My tutaj mamy wszystko to, co nasze mamy. A tymianek i zioła, które znajdują się w niej, to są tradycyjne zioła polskie, które nie były sprowadzone z Włoch, bo tutaj po prostu są rozwijane. To stąd wyrośnięte. Dlatego jest taka wyjątkowa i taka w swoim rodzaju. Thank you.
nasze ręce. I są receptury naszych babć, mam. I z tego wszystkiego, co sami wytworzymy na ziemi, jest taka specjalna foremka i on się później odwraca do góry nogami. Musi stać to całą noc, żeby to tam spokojnie stygło. Nie wyjmować jej na siłę. I ona tak się właśnie rozciąga. Jak już wystygnie, to może się ładnie kroić od formy i jest taki puk. Dlatego jest taka miękka. Dlatego jest. Ciepło, to mamy pierogi, mamy kartofle, kiszkę, super, kremsy, no i wszelkiego rodzaju ciasta. Napój z pietruszki, tak. Bomba witaminowa. To jest ten zielony? Tak. To jest za bardzo smaczne. Prezentujemy 17 wiek komputowa Chrągiew Stefana Czernieckiego. Mamy taki obozik pokazowy. Zapraszamy. Tak, można obejrzeć uzbrojenie, można. Trochę jadła obejrzeć. To zdobyczne. Stroje, jadło to zdobyczne, żeśmy już pobrali daninę po poszczególnych stoiskach, tak? Więc aby nie było pusto na stole. Takie prawo szlachty. Oczywiście. To wszystko w imieniu króla, oczywiście. Tak, tak. Brawo, proszę Państwa, no takie odpalenie armaty to jest to.